i kawusia zrobiona. No szukajcie, a znajdziecie. Co wam powiem? Mam zgody. Wreszcie dotarły do mnie. Wcześniej załatwiłem sobie pozwolenia od Lasów Państwowych. Wysłałem wszystko do mojego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Miałem tam parę poprawek. Mojej prośbie o pozwolenie na poszukiwania. Wszystko sobie wyjaśniliśmy z konserwatorem. Podzwoniłem. Także właśnie dotarły do mnie pozwolenia. Tam leży teka. Jadę pierwszy raz zwiedzić lasy. Jaram się, naprawdę się jaram i się cieszę. I uwierzcie mi, że dostanie zgód to naprawdę nie jest trudna sprawa. Jeżeli czegoś nie wiecie, zadzwońcie do konserwatora. To są ludzie jak my, urzędnicy, którzy dla nas pracują. A ja trafiłem na bardzo fajną panią. Pozdrawiam. I nie wiem, czego się bałem, naprawdę. Wystarczy zadzwonić, napisać i jedziemy. No już, do zobaczenia na miejscu, nie? Na razie. Moi kochani, dojechaliśmy. To pierwsza działka, którą mam od lasów. Tu mam wszystkie pozwolenia. A dzisiaj jesteśmy na tej działeczce. 452 przez 1. Jaram się. Oj, naprawdę jaram się. Cieszę się. I pamiętajcie, zdobycie pozwoleń nie jest trudne. Tak, zajęło to 2 miesiące, ale to tylko 2 miesiące. I teraz mogę legalnie szukać. No. Ja się już powoli szykuję, ale chciałem wam coś pokazać. Taką piękną pochwę mi na digera zrobił Miraz Bo. Elegancka. Piękna wręcz. No i dzisiaj poszukiwania z ORX-em. Powiecie, ORX-a bierzesz do lasu z tą cewką? Muszę się go nauczyć, przyzwyczaić, bo w planie jest w tym roku czyszczenie kąpielisk, które już przechodziłem. Ale chcę je sprawdzić jeszcze bardziej. No nic, ja się szykuję i uderzamy w gąszcz. To co? Zaczynamy. 61. Dobra, mamy to tu. Jakaś blaszka.
Jakaś blaszunia. Dobra. Obiecałem nie zostawiać po sobie śladów, więc nie będę zostawiał. Szukamy dalej. To może być tutaj wszystko. Ale zdobinka. Taka blaszka. Blaszka blaszkowa. Dobra. Szukamy dalej. Tutaj ogólnie kiedyś były... Tu były stare budynki jakieś. Na starych mapach. W ogóle tam jest stary most. Resztki tego mostu. Może tam dojdziemy. To wam pokażę. I... most, który przebiegał nad torami. Może coś tutaj się znajdzie ciekawego. 36, 35. Chyba nie jest głęboko. Co to? Czyżby się tutaj bujali? Tarzana robili? Na to wygląda. Oj, dobra, szukamy dalej. Nie liczę na nic innego jak złom. No proszę. Czy to będzie zabytek? Taki pultap? Szukamy dalej. 71, 69, 70. Co to może być? Tam był pultap ten stary. I co? Kapiszon. Kurczę to. To jest kapiszon. To jest ciekawe. No, fajnie. Fajowe. Szukamy dalej. 52. Tutaj był kapiszon. Ale to było 71. Tutaj mamy 52. O. 48, 56, tak skacze. I mamy jakiś ołów. O, ale tu coś jeszcze jest. Kurczę, i mamy drugiego takiego kapiszonka. Jakiegoś zmielonego. No, zacząłem mówić o współpracy z Oryxem. I dogadujemy się całkiem dobrze. Chodzę na zmodyfikowanym programie CoinDeep. Co prawda bez słuchawek. Na samym głośniczku z panela. I powiem, że nie jest źle. Przede wszystkim waga. Waga to jest to, co w Xpedeusach jest przewagą nad innymi wykradaczami.
Naprawdę. Coś tutaj biło na 75. Mamy jakąś podkładykę olbrzymią. No dobra. Szukamy dalej. Kurczę, mamy. Mamy. I cyrylica. Kurczę, tutaj była ta łuska. A tu drugi taki sygnał. Tam to nie było głęboko. O proszę. To są 30.06 i cyrylica. Czy coś tu jeszcze? Wiecie co? Obok znowu będzie trzecia. Tutaj sobie weźmiemy tego pana. No jest, trzecia. I to samo. Choć to ładnie nie brzmi, to warto sprawdzić. Proszę. Tu jakaś mniejsza. Już nie odczytam. No coś ewidentnie tu się działo. Jeszcze gdzieś tu był jakiś sygnał. No jest. Znowu druga taka jak tamta poprzednia. Depozyt łusek. Dobra, szukamy dalej. No. Ewidentnie pogoda chce mnie wygonić, a ja się nie poddam. Teraz sobie pada grad. Taki delikatny. Ale bawię się świetnie. Jaram się jak, kurczę, głupi bateryjką. Dobra, szukamy dalej. Czas na kawusie. Pogoda ładna. Ale pić się chce. Także grzejemy wodę i robimy kawusie. Okej, zmieniłem teraz miejscówę na taki lasek. Zobaczymy co tu w lesie piszczy. Tak sprawdzam, jeżdżę i sprawdzam te miejscówki, co mi udostępnili. I tu się zapowiada, znaczy zapowiada, tu jest równy teren dosyć. Byłem w dwóch miejscówkach, gdzie jest strasznie zakrzaczono. No ale nic. Zobaczmy.
Zobaczmy to miejsce. Szukamy. Się nakopałem. Ale jest. Na szczęście. No jeszcze tak stałego sygnału nie miałem. 70, 71. Co to może być? Blaszka. Zwykła blaszka. Opa. Dobra, kończymy na dzisiaj. Moi mili. Pierwsze spotkanie z Oryxem. Wypadło dobrze. No tutaj jest metalisko. Chyba się polubimy. Aczkolwiek brakuje mi ustawień tonów. Tylko to by mi tutaj się przydało. Nic więcej. Żebym poustawiał przedziały tonów pod siebie. Ale nauczymy się. Nie takie jego zadanie na ten sezon. Dobra, nie przedłużam. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszam Was na grupy. Szukajcie, a znajdziecie. Wpadajcie tam. I tyle. Do następnego. Hej!